Witam, z tej strony Kaziosowa, to jest kolejny odcinek z Yakuza 0. Dobra, generalnie, powiem wam szczerze, byłem trochę... Znaczy, logiczne by było w tamtej historii, którą oglądaliście na końcu odcinka, zapytać tej dziewczyny o imię, tak? Czy Reika to jest jej prawdziwe imię? Bo byłoby wtedy dużo łatwiej ustalić, czy to jest naprawdę ona. Ale prawdopodobnie, wiecie, pytanie o prawdziwe imię wiązałoby się z jakimś problemem w tym klubie. Walczmy, tak jak walczymy bestią. Bestię weźmy i bestią będzie łatwiej się ich pozbyć niż tym zwykłym trybem. Tym rowerek? Nie, nie weźmiemy rowerka. Okej, okay. Weźmy teraz szybkim. I weźmy broń, wyciągnijmy equipment. Weźmy nasz miecz świetlny. Chociaż w sumie... Ej. Chwila. Okej. Trzy. Pokonań. Okej, okay, idziemy do przejścia. Do przejścia i teraz... A, też... Tu, tutaj. Idziemy do tego gościa. To jest chyba ten gość od grzybów. Z tym punktem. Z tym zadaniem. Wiem, że powinienem robić główną fabułę, ale generalnie jak widzę te dwie kropki... dwa wykrzykniki, no to mnie już coś w środku tak bulgota, nie wiem jak to nazwać, no i że muszę to zrobić, bo inaczej się nie wytrzymam. O, kolejni goście. Mafia. No what? Not mushroom. Shrooms. Wygląda jak ruska mafia. You're dead. Gag. Good. What? Zabijcie go. No ja wierzę, boss mafii. No ej, boss. Mądry jesteś. Mądry jesteś, walcz z nami. A, też ma pistolet. Okej, okay, i zróbmy jedną rzecz. Equipment. Nie wiem, gdzie odnowić te bronie. Nie to. Tu się przesuwało. Okay. Okay. Prototype Proton Blade'a. Okay. Okej, okay, połóżmy. Przełączmy się w sumie na bestię. Możemy. Aj, żyćku. Żyćku, musimy zjeść sobie grzybki. Jeden grzybek. Drugi grzybek. Trzeci grzybek. I przy okazji później musimy sobie życie odnowić, więc... Nasze życie powiększyć, więc pójdziemy sobie... Powalczymy oczywiście z... Nasz powalczymy, zdobędziemy... Wylewelujemy się, nie, zdobędziemy. Dobra. Okej. Okay. Dalej szef mafii chce go zabić. Hmm.
What? Najsmaczniejsze grzyby. W tym. W Japonii. Masz w Tokio. Okej, okay, teraz udało się i prawdopodobnie gość zostanie zatrudniony do mafii, żeby dostarczać im grzyby. Czy nie, do Włoch pojedzie. Powinieneś zrobić, co ci podpowiada serce. Okej. Jesteśmy przyjacielem tego gościa i skończyliśmy właśnie główny quest związany z nim, aż główny quest. Quest związany z przyjaźnią z tym gościem. Teraz zrobimy tak, przejdziemy tutaj, ale będzie problem z przejściem, więc chyba pójdziemy ręcznie, nie chce mi się walczyć z nimi, więc pójdziemy sobie ręcznie, nie będziemy się szybko przenosić. Tutaj też mamy tą walkę, znaczy tą walkę, to szkolenie. Jest. Walka. Interwencja oczywiście. Klasyczna interwencja. Interwencja. Okej, okay, bestia. Rowerek. Ej, raz, dwa, trzy. Okej, okay. Pokonany. Rowerkiem. I pokonany rowerkiem. Okej. Okay. A nie, nie możemy. Musimy na razie skończyć rozmowę. Dostaliśmy Silver Plate'a. Więc teraz tak, abilities. Rush. Bo tutaj chcę inwestować, wiecie. Boost Health. Okej, okay, tutaj jest 100 tysięcy. Tutaj jest Boost Health. Nie, tutaj jest inna rzecz związana z... I z tym, a bestia ma boost healtha też już 100 tysięcy. Więc troszkę w tej walki. Tam jest Ukiru. Ukiru nie mamy walki, jakby. Rozwijam walkę. A nie możemy, musimy rozwinąć najpierw to. Dobra. Na razie to zostawmy. Dobra, weźmy. Weźmy, zwiększmy power na rush style i idziemy dalej. Będzie problem z kwotą. Ej! Kolejny koleś, no. Weźcie się. Weźcie się, goście, ode mnie. Raz, dwa. Zostało nam koło do rowera. Dobra. Weźcie się już, przestańcie ze mną walczyć. Szkoda, że nie da się tego, wiecie, ominąć w inny sposób niż nie spotykając ich. O, nasz kolega. Stop and search. Tu na rise. Well. Co chwilę będziemy... Co będziemy go spotykać? Dawno go nie spotkaliśmy w sumie. Co będziemy go spotykać, to oczywiście pokazując mu rzeczy, będziemy zwiększać sobie przyjaźń. Więc to jest tak naprawdę tylko pokazywanie rzeczy mu. Tu. Teraz tak. Jesteśmy w dół, więc w prawo. W prawo musimy iść. Nie wiedziałem dokładnie, jak my idziemy w dół, no to musimy iść w tym kierunku. Nie wiem, gdzie jestem.
gdzie jest ta walka, więc nie będę szukał specjalnie. O. Drunkman. Nie będę szukał specjalnie. Ej, gdzie ja idę? Tu. Okej. Wait. Mam czekać, aż przyjdziecie sobie, żeby ze mną powalczyć? Tak, panowie. Dobra, teraz tu. Tutaj jest kolejne szkolenie. Tutaj jest szkolenie od tego gościa, którego spotkaliśmy na samym początku gry. Okej. Okay. O, mamy tego mafioza. Doszedł do naszej ochrony. Security staff. Do naszej ochrony przy inwestowaniu w nasze restauracje, budynki. Gdzie to było? To wejście było dość specyficznie oznaczone tu. Nie, tu obok. Nie tu. No, tu, o, jest. Dość specyficznie oznaczona, ale nigdy nie wiem go znaleźć. Okej, nasze biuro. Robimy look z radiem. Mirosama! Gokigen ikaga de showtime! Sky no Dolce Kamier! Postcard. Ohagaki Dolce! Ej, to szkoda. See you next time. Okej. Musimy napisać kolejną kartkę. To jest nie standard. Write a postcard. Możliwe, że to jest. Zobaczmy. Becoming a daddy. Oj. Okej. Hej. Ha? To wiecie, chodzi bardziej o to, że z tym takim. Z tym takim nie czytaj, to bardziej chodzi mi się zdaje o to, żeby nie odkryli, że to jest po prostu kartka od Kiru. Na jego współpracownicy, bo oni słuchają tego radia. Zbierzmy payout. Dostaliśmy 4 miliony jenów. Okej, start collection. Ej. Czekajcie. Staff list. Weźmy sobie naszego ochroniarza. Store list. Management. Okej. A teraz, dobra. Te kółka chyba, jak jest kółko, to jest lepiej. Co? A spróbujmy tak. Nie wiem w sumie, czy kółko jest najlepsze, czy X jest najlepsze, bo to jest problematyczne. Staff. Właśnie, zmieńmy. Nie możemy. Teraz tu. Nasz mafioza. Okej. Tak. I zróbmy start collection. Tak. Okej. Muszę się sprawdzić, może będzie. No, w sumie sprawdzę na jakimś poradniku, czy jest info o tym, jak czytać te
W sumie na telefonie sprawdzę, czekajcie. Dajcie mi chwilę, sprawdzę to na telefonie. Oczywiście będę nawet mówił cały czas. Muszę naprawdę zrobić tak, żeby... Dwie rzeczy sobie muszę ustalić w telefonie. Muszę sobie ustawić też w telefonie, żeby mi Wi-Fi cały czas działało. Nie tylko w momencie, gdy... Co ja robię? Nie tylko w momencie, gdy... Czekajcie. Wiecie co? Zrobię cięcie zaraz. Dobra. Kółko... Czekajcie, mogę w sumie wam to pokazać. Nie wiem, czy to widzicie. Ej, nie. Dobra, wracając do tematu. Już wam to pokażę na temat... Na ten temat store list... nie, za pomocą staff list. Nie, chyba nie. A jest, dobra, za pomocą staff list. Kółko jest dobrym sposobem. Z dobrą postacią. Trójkąt jest okej, może być. To jest awful, czyli źle. A dwa kółka, które widzi... O, a dwa kółka to jest bardzo dobre. Czyli musimy po prostu na to zwracać uwagę. Wyjdźmy. I to nie było jednak to miejsce, które musiałem schować, chyba że jakoś to inaczej wygląda. Nie wiem w sumie, gdzie mamy się schować, bo mamy znaleźć miejsce, w którym musiałem schować. Ale czy mamy znaleźć miejsce całkowicie? Wiecie, co chcę jeszcze sprawdzić? Mamy tutaj ten... Gdzie my mamy tutaj ten... ten teren? A tutaj jest Boys Club, czyli czatowanie z dziewczętami. Tu jest. Chcę sprawdzić ten punkt. W Kamurocho. Dobra. To jest problematyczne, ale musimy trochę pobiegać. To są chusteczki, więc dziękuję. Wyjdziemy, pobiegniemy trochę, sprawdzimy co to, jak ten punkt działa. O, kolejna karta. Jak ten punkt działał, to jest punkt z dziewczętami, tak. Riona Miami. Telefon kart to jest. No i teraz tak. Tu i tu. Tu nie. Tu do góry. Czyli w dół i potem w lewo. Tak, w lewo. Tutaj w lewo. Okej. Okay. Tutaj w lewo i zobaczymy, czy tutaj możemy wejść. Ej, nasz gość. O, dobra. Masochista. Co do maso? Dominatrix. O matko. Okej. Musimy ją nauczyć chyba tego. Tak, musimy chyba tego nauczyć. Też odkryliśmy dzięki temu... uciekliśmy dzięki temu gościowi, który zbiera nas, z nas kasę. Muszę sobie też wrócić do streamowania, to jest tak, że będzie w poniedziałek stream. Czy jest niedziela. Mam nadzieję, że w poniedziałek będzie stream, bo ja ostatnio tak robię. Okej. Kolejni goście. Walka.
nas czeka oczywiście. Stricz z ulicznymi złodziejaszkami. Będzie bestia. Z Kiru bestia się zrobiła. Okej. Pokonany. Pokonani. Nani? Hai. Punish people. Yeah. Okay. Możemy jej pomóc. Okej. Okay. Będzie śmiesznie. Znaczy śmiesznie, dziwnie trochę. Aju. Kiru. Idziemy do parku. Mam nadzieję, że nie będziemy niewinnych. Bawimy się w Dominatrix? Aha, nie, dobra. Ona. Hi. Śmiesznie będzie, jak będzie można ją zatrudnić. W sensie, wiecie. I'm doing. Nie, yes, to będzie śmieszne. Dziwne. Yeah. Okej. Okay. Weźmy to. Trochę to potrwa, mam nadzieję, że mi wybaczycie nie robienie fabuły, bo nie wiem gdzie. Gdzie mam iść? What I am doing to my life, with my life. Co ja robię ze swoim życiem? What are you guys doing? So pretty. O matko. Czekajcie. A weźmy to. I don't see anything. Serio, dzieci to oglądają? Poszły sobie.
Ok. Oi. Nani? Okej. Mam iść za nią i oglądać. Sobie radzi. Ups. Usłyszę mnie. Trochę sobie poradziła, ale nie wiem, czy przez naszą wpadkę nie przeszkodziliśmy jej. Okay. Chyba pomogliśmy. Chyba jej pomogliśmy. Okej, okay. Dostaliśmy fur belly warmer. Okej, okay, how to train your dominatrix. Jak wytresować moją dominatrix. To takie, powiem tak szczerze, że to jest bardziej taki zlepek słów. Według mnie związany z jak wytresować smoka. Przerobiony z jak wytresować smoka. Dobra, lećmy. Tam gdzie chciałem iść potem. Ej! Nie. Nie idź w dół. Okej. Okay. Bo nie chcę z nim walczyć, a nie chcę też zginąć bardzo szybko. O, policjant. Kolejna kontrola. Pork. Dajmy mu. Lunch set. Okej, wzrasta nam friendship i zobaczymy, co się stanie po końcu tego. Tu jest z tej strony? Nie, czekajcie, gdzie to jest? Coffee. No z tej strony, ale... Tu? Tu chyba. A to jeszcze nie to. A nie, dobra. Możemy wejść do środka. Watch video, dobra. Nie, bo plus 18 to będzie. Zobaczę w sumie, powiem wam szczerze, wejdę na cięciu, w sensie wejdę sobie po prostu poza odcinkiem. Zobaczę, czy to jest cenzuralne. Znaczy, czy to jest na tyle dobre, znaczy na tyle nieprzeszkadzające. Kolejne stop and stretch. Będziemy tak chodzić w międzyczasie i... Okej, chyba... Chyba się skończyła. Stop and search.
A jednak nie. Jednak troszkę jeszcze zostało tej przyjaźni, więc jeszcze będzie troszkę tego Stop and Search, ale w międzyczasie zapiszmy. Zapiszmy sobie i skończymy odcinek. Dzisiaj. Dobra. Ja w tym miejscu zapiszę skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się odcinek wam podobał. Pamiętajcie, skomentowanie tego odcinka oraz subskrypcję mojego kanału, jak uciekniemy, to dokończę. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Serio? Dobra, wrócimy do tego później. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie, cześć, pa. Aha, będę pamiętał, żeby tu przyjść. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.